Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Milena Chilińska i chciałabym opowiedzieć Państwu dzisiaj o rzeczy zupełnie nieoczywistej, a mianowicie o dziadach Słowackiego i przyjrzeć się, w jakiej relacji te dziady Słowackiego stoją z dziadami Mickiewicza, ale też tutaj zamieściłam taki podtytuł Romantyczne dzieła fragmentaryczne. To jest coś, co sprawia moim uczniom, moim studentom też wiele kłopotu, dlatego że nikt nie rozumie, dlaczego dramat romantyczny jest dramatem otwartym. Ale rozpocznę w taki sposób zupełnie nieoczywisty, bo był to trop, który poprowadził mnie do zarysowania problemu tego wykładu. Otóż to, co Państwo tutaj widzą, to zdjęcie, zdjęcie artysty z gazety XIX-wiecznej, zdjęcie artysty, którym zajmuje się już przez długi czas, jest to Witold Pruszkowski i widzimy go odwróconego tyłem. Kim był ten artysta? To był artysta tworzący pod koniec XIX wieku i bardzo mało wiemy o jego biografii. Właściwie jest nieznana, przynajmniej pierwsza część. To jest biografia fragmentaryczna. I teraz kolejna rzecz, która za tym idzie. Pruszkowski nie lubił się fotografować, namalował tylko dwa swoje autoportrety. Więc zajmując się nim przez już prawie 13 lat, zresztą Słowackim też, bo on też tutaj się mieści w tym porządku, zajmując się nim już przez długi czas, zawsze zadaję sobie pytanie, co by było, gdyby się jednak odwrócił. Ale muszę pogodzić się z tym, że rekonstruując tę biografię Pruszkowskiego, czy też myśląc w takim biograficznym porządku o Słowackim, muszę się zgodzić na fragmentaryczność tej wiedzy o artyście, na fragmentaryczność wiedzy o człowieku i na fragmentaryczność ludzkiego doświadczenia. I tym chciałabym rozpocząć moje przemówienie. Rzecz dotyczyć będzie właśnie tej fragmentaryczności, ale fragmentaryczności zarówno tekstu, jak i fragmentaryczności ludzkiego doświadczenia. Spójrzmy na ten cytat Nowalisa. Nowalis był romantykiem niemieckim. Tylko to, co niedoskonałe, może być pojęte, mówił Nowalis. Może was prowadzić dalej. Tym, co niedoskonałe, możemy się tylko rozkoszować. Więc u progu romantyzmu leży przekonanie o takiej niepełności ludzkiej egzystencji, o takiej fragmentaryczności ludzkiego doświadczenia i ta fragmentaryczność, ta niepełność, ona będzie miała odbicie w kształcie literackim, w dramacie romantycznym, dlatego ten dramat romantyczny jest tak bardzo niepełny. Różne były punkty dojścia romantyzmu do tego fragmentaryzmu. Przede wszystkim, jak pomyślimy sobie o wieku XVIII, to zbieractwo pamiątek, czyli rekonstruowanie biografii, rekonstruowanie wiedzy o człowieku, rekonstruowanie doświadczenia. Kolejna rzecz, jeżeli ktokolwiek kiedyś przeglądał XIX-wieczne gazety, to referaty, różne wspomnienia pisane są w takiej konwencji ciągu dalszego. Ciąg dalszy nastąpi. Ten ciąg dalszy następuje w następnych kilku numerach. Często nie ma zakończenia, więc czytelnik zaczyna obcować właśnie z takim dziełem niedokończonym, brulionowym, szkicowym, z jakimś zamysłem, z jakąś koncepcją. Spójrzmy dalej, nie tylko Nowalis mówił o fragmentaryczności, ale także Byron. Byron, angielski romantyk, bardzo wpływowy, bardzo znany, powiedział takie słowa: mój umysł jest fragmentem. W mojej naturze, w naturze mojego doświadczenia leży ta fragmentaryczność, niedoskonałość, poczucie braku, ale też
niemożność osiągnięcia harmonii. I to jest zupełnie inne postrzeganie zarówno ludzkiej kondycji i egzystencji, jak i literatury. Pomyślmy sobie o wieku XVIII o literaturze klasycystycznej, gdzie ta harmonia to bardzo takie przemyślane, ustrukturyzowane myślenie o całości dzieła. To dzieło zamknięte zostaje wyparte. Wyparte przez świadomość, przez próbę takiego uchwycenia jakiejś nieskończoności ludzkiego istnienia przez romantyzm, który tworzy dzieło o autonomicznych jednostkach. Weźmy dramat romantyczny. Jeżeli przestawilibyśmy scenę snu Nowosilcowa, to i tak byśmy ją zrozumieli. To jest nie do pomyślenia w takim myśleniu klasycystycznym. Dlatego też to przekonanie o fragmentaryczności ludzkiego istnienia, ludzkiej egzystencji ma swoje odbicie w literaturze. Każda myśl epoki, każde przekonanie, każda świadomość jakiejś zmiany ma swoje doświadczenie w kształcie literackim, ale też trochę rozszerzając to pojęcie, ma swoją taką konsekwencję w przestrzeni malarskiej dzieła też. Spójrzmy jeszcze na kilka fragmentów. Nowalis mówi, że podstawą wszystkich realnych przekonań i myśli świata codziennego są fragmenty. Nowalis tutaj przekazuje bardzo istotną kwestię. To fragmenty tworzą nasze doświadczenie. Stwarzamy z fragmentów, z ułamków, z takich małych doświadczeń pamięci. I myśląc w ten sposób, przejdźmy do tego, jak romantyzm polski postrzegał właśnie tę fragmentaryczność. I tutaj pojawia się miejsce dla samego Mickiewicza. Otóż ten fragment, właśnie ta poetyka fragmentu bardzo mocno określiła kształt literatury romantycznej. Istotę właśnie fragmentu próbował wyzyskać Mickiewicz i próbował ją wyzyskać w prelekcjach paryskich, wygłaszał w Paryżu takie prelekcje, gdzie dawał, próbował uchwycić istotę współczesnej polskiej, ale nie tylko europejskiej literatury, ale też najpełniejszy wyraz tego światopoglądu romantycznego dał w Dziadach części czwartej. I kiedy pomyślimy sobie o Gustawie w Dziadach części czwartej, on mówi coś takiego, haha, pobiegłem z ukosa, to nie o tym poranku, ha, szał romansowy, przeklęty zawrocie głowy. U niego wspomnienie miesza się z takim z wyobrażeniem, z jakąś fantazją, którą przyniosła wyobraźnia. Można zadać sobie pytanie, kim jest ta postać z Dziadów części czwartej, kim jest ta postać z Dziadów części drugiej? Czy to jest widmo? Czy to jest upiór? Czy to jest Gustaw Pustelnik? A może to jest jedna osoba? A może to jest kilka osób? Czy to jest szaleniec? Czy to jest ten, który jest nieszczęśliwym człowiekiem, nieszczęśliwie zakochanym? Ale co leży u podstawy Dziadów części czwartej? Przekonanie właśnie o tej fragmentaryczności, o niemożliwości odtworzenia historii Gustawa. Przecież to wszystko, o czym on mówi księdzu, jest wspomnieniem, jest odgrzebywaniem przeszłości. I Mickiewicz dokonuje tu takiej, w tych Dziadach części czwartej, takiej dramatycznej próby przywrócenia tego, co utracone. Ale to nie wszystko. Nie wszystko może być ujawnione. Nie każda tajemnica może być poznana. Dlatego Gustaw gubi się. On jest emocjonalny. On przechodzi z jednego stanu do drugiego. Ale te wspomnienia z natury swojej są takimi urwanymi fragmentami jakiejś większej, niepoznawalnej całości. Dalej, jeżeli spojrzymy sobie na dalsze fragmenty wypowiedzi Gustawa, spójrzmy, on po pauzie, on robi tam takie pauzy z ironią, uniesiony,
po pauzie mówi coś takiego. Niedawno odwiedzałem dom nieboszczki matki. Ledwie go poznać mogłem, już ledwie ostatki, kędy spojrzysz, rudera, pustka i zniszczenie. I z tego się wyłania kolejne, bardzo istotne dla i ludzkiej egzystencji, człowieczej, człowieczego życia, ale też dla bohatera romantycznego przekonanie, że człowiek jest jakąś ruderą, jest jak, ma w sobie pustkę i ma w sobie też zniszczenie. Więc spójrzmy, jak wiele możemy wyzyskać z takich dwóch drobnych, bardzo drobnych fragmentów tej wypowiedzi Gustawa. Więc powracam do pytania, czy to jest szaleniec, czy to jest obłąkany człowiek, czy to jest widmo. Te relacje między bohaterem dziadów są zupełnie niejasne. To samo zresztą mamy w Dziadach części trzeciej, gdzie czy to jest Gustaw, czy to jest Konrad już? Spory literaturoznawców trwają od wieków, ale tak naprawdę tajemnica o ludzkim istnieniu i tajemnica o doświadczeniu Gustawa Konrada jest tutaj niepełna. Nie możemy jej dociec. Taki też jest zamysł samego Mickiewicza. Mogą sobie tutaj. Dobrze. I pytanie, które powinniście teraz zadać, dotyczy najważniejszego tekstu tego wystąpienia. Otóż Dziadów Juliusza Słowackiego. Mało kto słyszał, mało kto wiedział, mało kto wie. Tekst bardzo późny. Tekst z 1846 roku. Fragmentaryczny. Jest to mały fragment. Słowacki kilka razy powracał do tego tematu dziadów. W pewien sposób te dziady Mickiewicza przepisał. Na swój sposób, nadając mu swoje sensy. Zanim zaczniemy mówić o dziadach Słowackiego, warto wspomnieć o jego filozofii, którą stworzył w tej drugiej części swojej biografii, w tej szkole biografii niepoznawalnej, bardzo niepoznanej, niepoznawanej, bardzo trudnej też. Słowacki wyszedł z takiego założenia, że światem kieruje wielki duch dziejów, jakaś wielka siła. I on w tej filozofii słowackiej szukał takiego uzasadnienia historii, uzasadnienia miejsca człowieka w świecie. Mówił, że duch, czy twierdził, że duch przechodzi z wcielenia na wcielenie, cały czas doskonaląc się. W tym ujęciu, spójrzmy, bardzo atrakcyjna zaczyna się wydawać śmierć. Słowacki bał się całe życie śmierci, ale w tej drugiej części swojej biografii, przez literaturoznawców zwanej mistyczną, przestał, bo zaczął traktować śmierć jako szczególne doświadczenie, które pozwala przejść temu wielkiemu duchowi dziejów z formy do formy, a więc doskonalić się. Dalej, rewolucja francuska. To jest też konieczność historii. Wydarzenie, które ma ogromne znaczenie w takim wielkim, potężnym planie dziejowym, wielkim planie tego właśnie ducha dziejów. Słowacki mówił, żebyśmy go bardziej zrozumieli, użył takiej metafory w liście do matki Makatki. Otóż pisał, no, mamo droga, słuchaj, to jest tak. Jeżeli my oglądamy rzeczywistość, to widzimy taki dywan, taką makatkę, widzimy pewien wzór, ale jeżeli spojrzymy od spodu, to widzimy bardzo skomplikowaną sieć sznurków, sieć różnych połączeń, widzimy ten utkany wzór. I jednym z modeli egzystencji Słowackiego, takiej romantycznej, on wcielał się w różne postaci, pielgrzyma, tułacza, jedną z tych postaci jest taki wielki rewelator prawdy, czyli ten odkrywca tych sznureczków z tej makatki. I teraz spójrzmy sobie na ten fragment, czy na te dziady Słowackiego. Różne tutaj historycy literatury mają pomysły na to, jak rozumieć to pisanie przez Słowackiego tych fragmentów, to dopisywanie, przepisywanie, jak to rozumieć. No, pojawia się we wczesnych takich badaniach historyczno-literackich u Władysława Floriana, bardzo taki historyk literatury z Wilna, mówił, no to jest polemika z Mickiewiczem, tu jest ten antagonizm wieszczów.
Późniejsi badacze, Alina Witkowska, podważa to stanowisko i mówi: nie, to nie jest polemika z Mickiewiczem. Tutaj właśnie jest odwrotnie, tu zostaje zażegnany ten antagonizm, bo Słowacki, przepisując dramaty, przepisując teksty romantyczne, Iliadę przepisując, Calderona przepisując, nie tylko Mickiewicza, włącza te teksty w ten wielki, mistyczny, dziejowy porządek i próbuje wyjaśnić właśnie ten sens jakby dziejów niepoznawalny. Próbuje mówić o całości, o doświadczeniu literatury, o doświadczeniu Mickiewicza swoimi słowami. Dlatego on jakby przepisuje te teksty raz jeszcze. To jest taka romantyczna moda na przepisywanie, dopisywanie, przetwarzanie fragmentów. Nie zapominajmy, że to wszystko wiąże się też z taką właśnie fragmentaryczną koncepcją doświadczenia ludzkiego. W 1946 powstają te Dziady. Ale nie możemy mówić o literaturze bez literatury. Taka mała dygresja. Jest film, nazywa się Zaćmienie słońca, o poezji Artura Rimbaud z Leonardo DiCaprio, może niektórzy oglądali. W filmie tym poezji nie ma w ogóle. Więc żeby uchronić to wystąpienie od właśnie takiego porzucenia twórczości, porzucenia poezji, spójrzmy na fragment. Dziady Słowackiego. On tu czerpie z różnych części, i z drugiej, i z czwartej, więc nie może, żeby mówić o tym tekście, to musimy uruchomić wszystkie teksty, wszystkie części Dziadów Mickiewicza, ale nie możemy zapominać o tym właśnie wielkim planie Słowackiego, takim planie dziejowym i o jego późnej koncepcji literatury fragmentarycznej. Słowacki w 1946 roku żadnych tekstów już nie ukończał. Wszystko jest, co mamy dostępne, jest dziełem edytorów. Wielki poemat, ostatni poemat o wędrówce ducha jest poematem fragmentarycznym. Nadpiski, dopiski, różne warianty strof. Trzeba pamiętać, że to edytorzy złożyli z czasem ten właśnie tekst. Spójrzmy sobie tutaj. Ksiądz mówi: zamknijcie drzwi od kaplicy, czas przypomnieć ojców dzieje. Czekajcie, niechaj dudasz przyjdzie z okolicy. Czas przypomnieć te wielkie dzieje ducha, tę wielką jego wędrówkę. Pojawia się tu też kobieta, która taką wizję ma, że girlanda mgieł płynie, stańcie tu na mogile, cud zobaczcie. Czego chce ta szalona? I teraz spójrzmy, to jest bardzo ważna rzecz, że ona tu będzie w tych dziadach wspominać, ta kobieta, nie tylko Gustawa. Ona ma wejrzenie w ten właśnie wielki, skomplikowany porządek dziejowy, ale tylko i wyłącznie w jego fragmenty. Na pochmurnym błękicie, jak wojsko Esdralona, ciągną chmurni rycerze, widzę rumaków oczy, chorągwie i pancerze, tam armata się toczy, a tam ogień wytryska, patrzcie, duchy i zjawiska. Ona wie więcej, ona w tej swoim proroctwie ma wejrzenie w to, o czym mówi Słowacki właśnie, w tą wielką panoramę ducha, a Słowacki tutaj stara się ją wyzyskać, stara się ją wyeksponować. Zachęcam do sięgnięcia do tego fragmentu, bardzo chętnie udostępnię później, ale spójrzmy sobie jeszcze na sam koniec tego tekstu. Kobieta mówi: jam go wołała imieniem Gustawa. Teraz mówią, że się wyrzekł miana, w którym ja byłam jako w Bogu zakochana, bez którego mi cały świat był tajemnicą. Słowacki robi tu coś bardzo ważnego z Gustawem Mickiewicza. Uzasadnia jego cierpienie w wielkim planie dziejowym. Bez Gustawa kobieta nigdy nie dowiedziałaby się o tej wielkiej tajemnicy, o tej wielkiej dziejowej prawdzie, do której ma teraz dostęp. Ksiądz na koniec, bo to jest bardzo krótki fragment, mówi: próżno widzę rozmawiać mi z tą nieprzytomną. On pozostaje tym racjonalnym człowiekiem z czwartej części Dziadów, ale nie podważa doświadczenia kobiety, nie neguje doświadczenia kobiety. Próżno widzę rozmawiać mi z tą nieprzytomną, która przez stare piersi dawny ogień leje.
Niech kto nam tu przypomni dawne ojców dzieje. Słowacki wchodzi w tę rolę. Będzie przypominał, będzie objawiał, będzie referował. A zatem czym jest romantyczny fragment? Jest jakimś odbiciem świadomości i przekonania o fragmentaryczności, o niedostępności do takiej pełni ludzkiego doświadczenia i egzystencji. I to przekonanie romantyków wymusza określony kształt literatury, dzieła otwartego, dzieła fragmentarycznego, dzieła przede wszystkim nieukończonego. Obcując z kształtem, z konstrukcją romantycznego dramatu, obcujemy z przekonaniem o niepełności ludzkiej egzystencji. Dziękuję bardzo.